Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem z wami pogadać dzisiaj na bardzo ważny temat. Słuchajcie, zbliża się powoli zima. Dokładnie mamy już jesień, za chwilę będzie zima. I moje takie durne pytanie, jak ktoś zaraz powie. Czy jesteście na tą zimę przygotowani? Czy macie wystarczającą ilość opału? Bo ja mam. Mamy tu. Mamy tam. Mamy kolki w workach. Mamy kolejne drzewo. Mamy pomielone drzewo na wióry. Mamy tu kolejne drzewo w wiadrze przygotowane. Więc tak, a jeżeli ktoś się spyta, po co to mi, to jest oświetlenie awaryjne w razie jakby prądu zabrakło, bo już nie ufam mojemu dostawcy energii, nie dostawcowi. To jest śmieszne urządzenie, bo to jest, odwrócę się do światła, to jest prosty z Biedronki naświetlacz z czujnikiem ruchu. Jest genialny, bo jeżeli wam zgaśnie światło w waszej kotłowni, to takie urządzenie może wam uratować tyłek, bo ono się aktywuje pod wpływem ruchu. I jest to według mnie bardzo genialne urządzenie, bo w razie czego, jak wam zgaśnie światło, to widzicie doskonale, jak to wygląda. Za chwilę sobie pokażę, jak wam, jak to wygląda. Bo mamy sytuację awaryjną, wysiadł prąd, nie ma prądu. I zobaczcie, działa. Akurat z tym będę musiał wymienić baterię. Ale zobaczcie, ja doskonale widzę wszystko. Więc nie jest tak, jak niektórzy mówią, że trzeba mieć OPS pod oświetlenie zrobiony. Gówno prawda. Za przeproszeniem, przepraszam. Ale tak mówią tylko tępe dzbany. Wystarczy wam prosty taki naświetlacz za 20 zł z Biedronki z czujnikiem ruchu i to wystarczy. Powiem wam szczerze, ja doskonale widzę tu wszystko. I wrócił prąd. O co chodzi? Chodzi o to, że tu mamy akumulator. To jest akumulator 100 Ah. Nieważne skąd. Tu mamy UPS do pieca, który ma za zadanie podtrzymać sterownik. Dobra. I jedziemy dalej. Tu mamy wtyczkę od tego UPS-a. Zaraz ktoś się zapytał, czemu odłączyłeś UPS-a? Tu mamy tak. Mamy biegun dodatni, ujemny, LN i 0. I znów to powtórzę, powiem szczerze, ale ja lubię was tłuc po głowie, bo niektórzy są kretynami. Zobaczcie, tego typu urządzenia zawsze podpinamy tylko i wyłącznie do gniazdek z uziemieniem. Co ja teraz zrobię? I specjalnie wyłączyłem, przełączyłem go na akumulator, żeby teraz mógł zadziałać. Jak widzicie, zaczął się też doładowywać. Mam sterownik od pieca. O. KG Electronic CS20 zakupiony w 2015 roku. Dalej działa, funkcjonuje pomimo burz licznych, awarii sieci elektrycznych i tak dalej. Dlaczego funkcjonuje? Dlatego, że ja mam potężny system uziemienia, który bardzo dobrze działa jako tarcza ochronna dla tych urządzeń. No i do tego posiadam UPS specjalnie do tego typu zastosowań. Nie jest to dużej mocy UPS, ale pod ten piec wystarczy. Prawdopodobnie będzie jeszcze pod następny. No i mam potężny akumulator żelowy, 100 amperogodzinny, którego bronią ogórki w słoikach. Więc powiem tak, że
Ja jestem zabezpieczony na każdy możliwy sposób. Powiem wam szczerze, bo ja wam najfajniejszego nie pokazałem, że się przemieścimy znowu. Nie pokazałem wam najfajniejszego. Czekajcie, wezmę na świetle, że piec jest napchany na maksa opałem. Ja mam wszystko przygotowane po to, że gdy nastąpi już zima, to ja nawet nie będę musiał sobie pieca szykować, bo już mam go naszykowanego. I tutaj zadam pytanie wszystkim posiadaczom pomp ciepła, buforów ciepła, fotowoltaik. Zadam takie głupie pytanie. Skoro te wasze urządzenia są tak zajebiste, tak najlepsze, to dlaczego często z domów, gdzie są panele, gdzie są podobno pompy ciepła, bo je widzę często na posesjach, dlaczego zimą z tych domów leci dym z komina? I często ci właściciele łażą z wiadrami drewna z drewutni. Skoro pompy ciepła, bufory energii, znaczy wody gorącej, no to woda ma potężną energię, wy nawet nie umiecie sobie wyobrazić. To dlaczego ci ludzie biegają z tymi wiadrami z drewnem do drewutni, do kotłowni i palą zimą w piecu, skoro pompa ciepła jest tak wydajna, skoro fotowoltaika im tak dobrze grzeje dom? Ja nie mam ani tego, ani tego, a to, że zbudowałem sobie małą fotowoltaikę do ładowania urządzeń mobilnych, powerbanków i wszystkiego innego, co jest takie naprawdę mi potrzebne do działania i pracy, to jedno. Ale tu wymyśliłem system doskonały, który się sprawdza. Tak naprawdę. I powiem wam tak, że ja nie rozumiem często ludzi, którzy wydają po 40 parę tysięcy, a nawet więcej na fotowoltaikę, gdzie ja mojemu koledze udowodniłem, że jeżeli chcesz mieć fotowoltaikę, to można nawet cały zestaw od Sharpa znaleźć za jedynie 21 tysięcy. Ale pod warunkiem, że złożysz sobie i zmontujesz to wszystko sam, to masz w kieszeni wydane jedynie 21 tysięcy, a nie 40-50. A teraz chcecie dotację, musicie najpierw postawić magazyn energii, a taki magazyn kosztuje od 45 tysięcy w górę. Tylko że ten podstawowy magazyn energii 5 kW, to możecie sobie nim tyłek podetrzeć, bo tyle się nadaje. Na dom jest potrzebny bynajmniej 15 do 20 kW. Ja nie wiem, jakim trzeba być dzbanem, żeby tego nie rozumieć. Ale niestety marketing i wszelkie agenty zwane akwizytorami, którzy włażą do waszych domów, pukając do waszych drzwi, dzwoniąc do waszych furtek dzwonkiem, wciskają wam taki kit i mydliny, że tylko człowiek, który jest dzbanem tępym, nie pojmie, że to wszystko chodzi o przepraszam, muszę przeminąć pewne słowo, wycyckanie was z nadmiaru gotówki, którym dysponujecie. Każdy, kto ma IQ odpowiednio wysokie, będzie wiedział, że jeżeli chce się tanio ogrzewać, chce się wydajnie ogrzewać, chce się dobrze ogrzewać, to jeżeli czegoś nie zbudujesz samemu, to nikt ci tego nie zbuduje. Wiecie, ile tak naprawdę trwa konfiguracja pompy ciepła, żeby funkcjonowała na 90%? Półtora roku. A zaraz ktoś powie, no ale firma mi ustawiła, tak? To firma siedziała u ciebie półtora roku i wykonywała sprawdziany i inne rzeczy, żeby ustawić doskonale tą pompę ciepła. Nie, zadali już wcześniej zaprogramowane ustawienia na podstawie czego? Na podstawie, już wam wytłumaczę czego, na podstawie jakichś durnych badań w warunkach kontrolowanych w jakimś pseudolaboratorium, które z warunkami w waszym domu ma tyle wspólnego jak papier toaletowy i klozet. Przepraszam za słownictwo, ale ja muszę. Dlatego robię ten durny, przez niektórych w komentarzach nazwany będzie film, żeby pokazać wam, że ja nie zamierzam przejść na pompy ciepła i fotowoltaikę tylko dlatego, bo wszyscy je mają. Powiem wam tak.
Ja wolę swoje zasoby, które mam drewna i ekogroszku, który sobie robię z drewna, rozdrabniarką do drewna. Wolę, jakby to powiedzieć, biomasę niż porąbaną pompę ciepła, bo pompa ciepła, jak się rozpieprzy, to jesteście ugotowani. A co się stanie tutaj? Tutaj nic się nie stanie, bo wszystko jest tak zautomatyzowane, jak tylko byłem w stanie to zrobić. Zaraz ktoś powie, chłopie, to ty dupa działa. Tutaj mamy pompę obiegową i tylko sterownik, którymi zarządza UPS, a dokładnie podtrzymuje je przy działaniu. I tylko tyle. Dopływem energii, czyli powietrza do pieca, steruje miarkownik ciągu, który jest urządzeniem automatycznym, bo działa na zasadzie takim, że jeżeli piec jest zimny, otwiera klapkę dolotową powietrza na full, a gdy mamy temperaturę 50 stopni, zamyka ją. Więc to jest doskonałe urządzenie, to jest doskonały system. To jest, jak to mówią, gniotca nie łamiotca. Więc dlatego ja robię ten nazwany przez niektórych w komentarzach pod tym filmem durny film o jakimś durnym systemie, durnego człowieka, który jest durnym, który prowadzi durny kanał na YouTubie, który w nie umie się nawet wysłowić odpowiednio i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko po to, żeby udowodnić, że wszyscy są durni, tylko ten człowiek jest najbardziej inteligentny. No nie. Bo ja też się mylę, ale ja, w przeciwieństwie do niektórych topowych YouTuberów w Polsce, nie wycinam swoich błędów, tylko je zostawiam w filmie, dlatego żeby widać było, kto jest autentyczny, a kto nie jest pieprzonym robotem. Więc powiem wam tak, jesień już mamy, za chwilę zima i ja będę się śmiał z tych waszych pseudopomp ciepła i fotowoltaik. Zadam wam jeszcze raz to samo pytanie. Skoro te systemy są tak zajebiste, tak ekstremalnie wydajne, to dlaczego często posiadając je w zimę palicie w piecach drewnem, węglem? Odpowiedzcie mi na to w komentarzu pod filmem, bo ja wiem dlaczego. Bo to jest wszystko gówno warte. Przepraszam bardzo, ale musiałem. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy pomp ciepła i pseudofotowoltaik. Miłej nocy!